Cześć, to Kamila, witam Was w kolejnym filmie z moją inspiracją dla sklepu Sklep Pasja. Tak jak widzicie, dzisiaj będziemy robić album na czarnej bazie, na czarnej gotowej bazie z Eco Scrapbooking. Jest to album Harmonijka w okładce o formacie 14x14 cm. Zaraz sobie zajrzymy do środka. Ja jeszcze nigdy nie robiłam tak sama z siebie album na gotowej bazie. Zawsze te bazy robię sama, więc ponieważ bazy z Eco Scrapbooking pojawiły się w Sklep Pasji, postanowiłam sobie spróbować. Sznureczek też przyda mi się w tym projekcie, także odkładam go sobie na bok. Albumik jest niewielki, tak jak mówiłam, 14x14 cm. I tutaj rozwija się harmonijka, która ma miejsce... Raz, dwa, trzy, cztery, osiem stron. Także albumik będzie niewielki, kilka zdjęć się zmieści, ja prawdopodobnie go przeznaczę na zdjęcia o formacie 10x10 cm, czyli 4x4 cale. A do ozdobienia tego albumu wybrałam sobie jedną z najnowszych kolekcji Mindy Papers Nightfall, ponieważ mój album będzie albumem przeznaczonym dla mężczyzny. Będzie to męski projekt, ponieważ w czerwcu zbliża się Dzień Ojca, więc pomyślałam, że przyda Wam się też taka inspiracja właśnie trochę męska. Ale papiery oczywiście są takie, no niekoniecznie typowo męskie i chcę Wam po prostu pokazać, że można też męską pracę zrobić bez użycia na przykład kół zębatych. Dlatego wybrałam sobie takie wykrojniki, które też znalazłam w sklepie. Naprawdę świetne wykrojniki. To są wykrojniki z firmy, nie wiem jak się to czyta, bo to jest firma chyba bodajże holenderska, ale powiedzmy Laane Creative, tutaj mamy nazwę, jest to zestaw wykrojników, które wycinają właśnie takie męskie elementy typu garnitur, kamizelka, fartuch do robienia grilla. Ja już sobie je powycinałam właśnie z tej kolekcji Nightfall i zaraz Wam tutaj pokażę. Oprócz tych elementów te wykrojniki wycinają też takie nieduże pudełeczko. Nie wiem w zasadzie na co mogłoby się przydać, ale jest. Tutaj u dołu się otwiera, natomiast u góry możemy je spiąć, związać na przykład sznureczkiem czy wstążeczką. No jakiś bardzo drobny, bardzo, bardzo drobny upominek, takie pudełeczko. A tutaj te elementy, które udało mi się już wyciąć z tych papierów, których będę używać do oklejenia całego albumu. Także te wykrojniki tworzą takie elementy 3D. Po wycięciu tutaj te klapy odstają, kołnierzyk też lekko odstaje, możemy tutaj nakleić muszkę albo krawat, tak jak na przykład tutaj mamy też kamizelkę, możemy skleić to z koszulą, bez koszuli, tutaj mam jeszcze fartuch i na przykład do tego fartuszka możemy użyć sznurka, tutaj przewlec przez te dziurki, wąsy, także w wielu, wielu męskich projektach możemy tych wykrojników użyć. Bardzo cieszę się, że znalazłam je w sklepie, w ogóle wykrojniki z tej firmy Laane Creative przychodzą z pomocą, jeżeli mamy do wykonania bardziej spersonalizowane projekty, ponieważ można nim wycinać elementy nawiązujące do przeróżnych hobby, do zawodów. Zresztą zajrzyjcie sobie do sklepu, przejrzyjcie sobie ofertę właśnie tych wykrojników. Ja akurat wybrałam sobie na dzisiaj ten zestaw. A drugim zestawem, który mam wykrojników, jest to zestaw tagów z Marian Design. I ponieważ albumik jest nieduży, to użyję sobie tutaj tego mniejszego taga. I fajne różne takie wzmocnienia do dziurek tutaj w tagach też sobie można powycinać właśnie wykrojnikami z tego zestawu. Ale wracając jeszcze do kolekcji, ja wykorzystałam sobie mały bloczek, właściwie go wykorzystam, ale już jest troszeczkę wykorzystanych przeze mnie papierów właśnie do wycinania tych elementów, które Wam przed chwilą pokazywałam, tych ozdób. Także jest troszeczkę cieńszy. Mam tutaj też wstążeczkę Old Fashion Ribbon w takim bardzo, bardzo głębokim fiolecie. Myślę, że idealnie będzie współgrał właśnie z kolorami tej kolekcji. Mam ćwieki. Jeszcze ich nie otwierałam. Tutaj są zaklejone, będę je musiała odkleić. To są takie drobne ćwieki w kolorze brąz. Też bardzo lubię je używać, zwłaszcza w połączeniu z papierem kraftowym, który będę też chciała tutaj właśnie użyć w tym albumie. I tutaj mamy też nowość, bardzo fajna sprawa, czyli gotowe już wycięte elementy diecutsy nawiązujące do tej kolekcji Nightfall. Czyli mamy takie elementy jak wino, jakiś gramofon, bukiety kwiatów, czyli to wszystko, co w całej kolekcji się przewija i naprawdę są rewelacyjne wycięte detale. Spróbuję Wam pokazać, przepraszam, że szeleszczę. Wyjmiemy sobie coś tutaj, co mam z brzegu, na przykład. No, na przykład, o, te kwiaty widzicie. Mam nadzieję, że coś widać.
Tutaj jest tak delikatne wszystko, tak idealnie wycięte, no nożyczkami nie byłybyśmy w stanie tego zrobić. Także pierwszy raz sobie użyję takich gotowych die-cutów. Tutaj mam jeszcze dwie karty takie dodatkowe do kolekcji, czyli kartę z takimi mniejszymi kartami 3×4 cale. Tutaj mamy ramki, tutaj mamy już kompozycję z grafik i wzięłam też dodatkowy arkusz z elementami do wycięcia, z grafikami do wycięcia. W razie czego, nie wiem, one są chyba do tego albumu troszeczkę za duże, także nie wiem, czy je wykorzystam, zobaczymy. I tak, z tych wszystkich rzeczy, które Wam pokazałam, będę robić męski album. Zaraz zabieram się do wycinania, do klejenia. Pokażę Wam takie migawki z tego, jak pracowałam nad tym albumem i myślę, że usłyszymy się już na końcu filmu, jak praca będzie gotowa. Do zobaczenia, do usłyszenia.
I mój niewielkich rozmiarów harmonikowy albumik jest już gotowy. I tą pracą chcę Was zainspirować do wykorzystania takich niezbyt oczywistych męskich kolekcji właśnie do projektów przeznaczonych dla mężczyzny. Ja sobie wymyśliłam, że mój album będzie przeznaczony dla takiego pana, który bardzo lubi spędzać czas, czerpie przyjemność ze spędzania czasu w miłym towarzystwie, przy winie, przy dobrej muzyce. I właśnie z takich wieczornych spotkań kilka zdjęć będę mógł w tym albumiku sobie umieścić. A inspirację zrobiłam w czerwcu, ponieważ czerwiec, oczywiście Dzień Ojca, 23 czerwca. I tak, na okładce znalazła się taka kompozycja 3D, którą ułożyłam na kostkach piankowych. I ona nawiązuje do jednej z grafik z die-cutów, tutaj z kolekcji Nightfall, którą wykorzystałam do oklejenia całego albumu. Powiem Wam, że te die-cuty bardzo przyspieszają pracę, wiadomo, nie trzeba wycinać, są prawie idealnie wycięte, więc o nic się nie trzeba martwić. Tak samo pracę przyspieszyło mi wykorzystanie gotowej bazy z Eco Scrapbooking. Albumik zawiązywany jest na wstążeczkę Old Fashioned Ribbon w tym pięknym, głębokim fiolecie. Naprawdę piękny jest ten kolor. I jeszcze Wam opowiem tutaj o tej okładce. Tutaj z papieru kraftowego, który wytuszowałam distressem w kolorze Vintage Photo, zrobiłam skrzynkę, taką jakby skrzynkę na wino. I tutaj jeszcze użyłam ćwieków tutaj z tego zestawu. Te ćwieki są z Marian Design, a możecie w sklepie też dostać inne kolory. Ja mam akurat te, ponieważ takich najczęściej używam właśnie w kolorze brąz. I sobie przejdziemy teraz do oglądania wnętrza. Mogliście podejrzeć, jak ozdabiałam niektóre karty, a teraz pokażę Wam wszystkie. Tutaj na stronie okładkowej jest taka głęboka kieszonka i kieszonki też ozdabiałam sobie właśnie tymi ćwiekami. W tej kieszonce akurat tutaj umieściłam tag. Tak ozdobiłam taką kamizelką z koszulą, z muszką i te wszystkie elementy są wycięte wykrojnikiem. To jest właśnie ten zestaw wykrojników, oczywiście pokazywałam Wam już go na początku, ale sprawdziłam sobie jeszcze, jak mniej więcej wymawia się nazwę tego producenta. To jest Lien Creative i jest to producent holenderski, więc dosyć trudno jest wymówić prawidłowo jego nazwę. Ale polecam Wam te wykrojniki, szczególnie ten zestaw właśnie do męskich projektów. Można nim ozdabiać kartki na przykład na 18, nie wiem, ścianki boksów, czy tak jak ja na przykład wnętrze jakichś albumów przeznaczonych dla mężczyzny, na jakiś drobny upominek. Bardzo fajny zestaw. Zresztą tak jak już mówiłam na początku filmu, z tej firmy zestawy wykrojników czy stempli, które znajdziecie w Scrapassi, zaspokoją takie Wasze potrzeby, jeżeli będziecie robić bardziej spersonalizowaną pracę, ponieważ i znajdziecie coś dla miłośników jazdy konnej, dla miłośniczek szycia, jakieś narzędzia, różne rodzaje sportów, naprawdę mnóstwo tych wykrojników. Ja Wam podlinkuję może cały dział z tą firmą, zajrzyjcie sobie oczywiście w opis filmu. I tak, na tym tagu pokazywałam już, z tyłu jest kremowy papier, żeby można sobie było coś napisać, tutaj karta z dużego arkusza dołączonego do kolekcji. Tutaj jeszcze sobie nie nastemplowałam aparatu, ale może to posłużyć ta karta jako mata na zdjęcie, połówka 10x15, czyli 7,5 na 10 cm. I tutaj docięłam sobie jeszcze z papieru kraftowego dwie maty na zdjęcia 10 na 10 cm, ponieważ albumik jest niewielkich rozmiarów i strony ma wielkości mniej więcej 13 na 13 cm, chyba tam troszeczkę mniej nawet, no to tylko chyba takie zdjęcia tutaj się w nim zmieszczą, czyli te połówki i właśnie 10 na 10 cm. I tutaj na pierwszej stronie tej harmoniki właśnie jest gotowa mata na zdjęcia i tutaj jeżeli widzicie, ona jest wytłoczona folderem do embossingu, tak samo jak wytłoczyłam tutaj ten papier przy robieniu tej skrzynki. Z tym, że ja korzystałam sobie z takiego folderu, który mam u siebie już w swoich zasobach, a Wam podlinkuję folder w takie drobniejsze deseczki, też z tej firmy Lien Creative. Też na pewno bardzo fajnie on wytłacza i będzie właśnie doskonały do robienia takiej imitacji drewna z papieru kraftowego, jeżeli jeszcze dodatkowo potuszujecie sobie to distressami, będzie to fajnie wyglądało. I ozdobiona tutaj ta mata jest tylko właśnie die-cutem. Z zestawu tych gotowych już die-cutów, idealnie wycięty tutaj wszystkie ażurki, naprawdę pięknie i bardzo to przyspiesza pracę, jak już mówiłam. I oczywiście wszystko jest podklejone na piankach, żeby sobie można było tutaj pod spód swobodnie wkleić zdjęcie. I może nie będę rozwijać całej harmoniki, tylko przejrzymy sobie tak strona mniej więcej po stronie. I tutaj po lewej stronie mamy taką bardzo płciutką kieszonkę, też ozdobiłam ją ćwiekami.
I tutaj ponownie tak. Tym razem kamizelka taka troszeczkę bardziej stonowana. Wszystko wycinałam oczywiście z papieru z kolekcji, której użyłam do do ozdobienia całego tego albumiku, czyli Night Falls Midnight Papers. To jest też wszystko podklejone na piankach. Tutaj tak nie do końca, żeby można było sobie właśnie nasunąć poły tego garnituru, tej marynarki tutaj na kieszonkę. I te tagi wycinałam tym wykrojnikiem, tym mniejszym wykrojnikiem tego z tego zestawu. I tutaj mamy też takie paseczki, które ochraniają nam to miejsce, gdzie najczęściej przeciągamy sznurek czy wstążkę, i jeszcze takie kółeczka, także troszeczkę zabawy z tym jest, ale efekt jest bardzo fajny i nam tutaj wszystko wzmacnia właśnie tą dziurkę, gdzie przeciągamy sobie sznurek albo wstążkę. A po prawej stronie ponownie ma ten na zdjęcie 10×10 cm i element z die-cutów. Napis też na kółeczku, wszystko podklejane na piankach. Także albumik jest bardzo prosty, dużo zabawy miałam tylko właśnie z ozdabianiem, z wycinaniem, ze sklejaniem ze sobą wszystkich tych kamizelek i marynarek, krawatów, muszek. Bardzo fajnie się przy tym bawiłam, bo jak już pewnie wielokrotnie Wam to mówiłam, bardzo, bardzo lubię to robić. I tutaj ponownie też karta z dużego arkusza, właśnie z takimi kartami 3×4 cale. I starałam się wybrać takie, żeby pasowały bardziej do męskiego albumu, czyli takie właśnie z winem, z winoroślami, ale troszeczkę mniej kwiatów, mimo że kwiaty w moim albumie się pojawiają, ponieważ kolorystyka tej kolekcji myślę, że jest bardzo odpowiednia też i dla mężczyzny. Także męska praca to nie tylko, nie wiem, koła zębate i samochody, ale właśnie tak jak mój album, przeznaczony dla mężczyzny, który lubi spędzać wieczory w miłym towarzystwie. I tutaj ponownie. Tak, miejsce na zapiski i karta na zdjęcia 10×7,5 cm. I gotowa mata o fakturze właśnie drewna. Ja tutaj sobie jeszcze obrysowywałam takie szlaczki cienkopisem i oczywiście stempelek, on też pochodzi z moich zasobów, ale oczywiście podlinkuję Wam zestaw takich właśnie fotograficznych stempli, są tam aparaciki fotograficzne i klisze filmowe, też z tej firmy Lien Creative. Ja tak dużo o nim mówię, bo pewnie Wam już mówiłam o tym zestawie w poprzednich filmach, że chyba w końcu go sobie kupię. Będę po prostu miała więcej tych aparatów do nastemplowywania na maty w moich zasobach. I tutaj też gotowy die-cut już, beczka z winem, z winogronami, z kieliszkiem. I napis też z die-cutów. I z tyłu tutaj wykorzystałam sobie wykrojnik, który wycina taki fartuch kuchenny. Też mamy koszulę. Tutaj Te wszystkie elementy troszeczkę mi się spłaszczyły, no bo są w albumie, ale jeżeli na przykład użyjecie tego na kartce, to wszystkie te kawałeczki wycięte wykrojnikami stworzą Wam fajną kompozycję, taką bardziej 3D. I tutaj podobnie jak w tej podpowiedzi na opakowaniu od tych wykrojników, przeciągnęłam sobie sznureczek. A sznureczki te wszystkie, które tutaj widzicie przy tagach, czy właśnie przy tym fartuszku, to jest sznureczek, którym był obowiązany właśnie ten, była obowiązana ta baza z Eco Scrapbooking. Także po prostu to wykorzystałam do zrobienia też takich ozdób w albumie. I tutaj na ostatniej stronie, to jest też, można powiedzieć, tylna strona okładkowa, gotowa mata na zdjęcie, ozdobiona tylko die-cutem, podklejonym na piankach. Kilka zdjęć tutaj zmieści, możemy sobie oczywiście jeszcze dołożyć do tych kieszonek dodatkowe maty, ale już nie chciałam po prostu zasłaniać w tej chwili tych papierów, żeby Wam wszystko pokazać. Także kilkanaście zdjęć na pewno się w tym albumiku zmieści. I to wszystko, co chciałam Wam dzisiaj pokazać. Zachęcam do zajrzenia oczywiście do opisu filmu, gdzie będziecie mieć podlinkowane wszystkie materiały i narzędzia, których używałam przy robieniu tego albumiku i które dostępne są w sklepie Scrap Passia. I zapraszam do oglądania kolejnych filmików z inspiracjami. Do zobaczenia i do usłyszenia. Pa!